Są mężczyźni. No dobrze. Tak. Ja sobie siądę od razu, bo to jest... Pani proszę, bardzo się czuję. Bardzo się cieszę, gratuluję. Tak, to jest naprawdę bardzo ważny moment dla naszej uczelni. Jeśli chodzi o Narodowy Uniwersytet, to wiadomo, że ma tak naprawdę porozumienia z wieloma krajami, tak naprawdę uczelniami. Tym bardziej jesteśmy zaszczyceni, że z naszą uczelnią jako niepubliczną tu Uniwersytet zgodził się na współpracę. A my z pewnością to wykorzystamy. Aha, to tak, to jeszcze tutaj. To teraz wersja. No i medialny moment, przekazanie sobie porozumień. Dziękuję. Dziękujemy też Państwu, że jesteście tutaj z nami w tak bardzo ważnym momencie. Jestem też wdzięczna Panu Prezydentowi, że faktycznie tutaj znalazł czas, a miał krótki czas tak naprawdę ustalenia tych terminów, ponieważ byliśmy, że tak powiem, uzależnieni od naszych gości, którzy, tak jak mówiłam, prawie 1000 kilometrów musieli przemierzyć. Także tym bardziej bardzo Panu Prezydentowi dziękuję. Trochę nie ukrywam, wierzyłam w to, że będzie Pan chciał uczestniczyć w tak ważnym momencie jako, że tak powiem, doktor, czyli też, że świata nauki. Także... To dla mnie zaszczyt, Pani Kanclerz, Panowie Profesorowie, uczestniczyć w takiej uroczystości. Każda taka współpraca zagraniczna umacnia pozycję uczelni. Uczelni, która związana jest od początku z udziałem, więc to jest, myślę, przełomowy moment w historii uczelni. I jeszcze raz dziękuję za taką inicjatywę, zarówno tutaj Panu Profesorowi, jak i władzom uczelni. Życzę sukcesów. Wiem, że to jest dopiero początek drogi, ale myślę, takiej drogi bardzo owocnej, dlatego że to nie tylko wymiana studentów, konferencje, ale też myślę rozwinięcie innych kierunków kształcenia, może unikalnych kierunków kształcenia, które ułatwią pozyskanie studentów, co dzisiaj jest niełatwe. No a to wszystko będzie budować silną pozycję tej drużyny uczelni. Czyli jeszcze raz gratuluję i życzę powodzenia. Dziękujemy bardzo. Bo dla mediów bardzo ważna informacja. Szanowni Państwo, mamy trochę przegadane. To nie jest tak, że tutaj jesteśmy na dzień dobry, żeby podpisać porozumienie i to by było na tyle. Wsłuchuję się słowa Pana Prezydenta. Powiem w ten sposób, że czuć naukowy, a więc nie przesadzaj. To dopiero początek drogi i powiem tak, bo tutaj z Panem Profesorem Grygusem i dzisiaj władze uczelni to też wstępnie zaakceptowały. Chcemy stworzyć ofertę dotyczącą podwójnego dyplomowania. Jeden semestr na Ukrainie, drugi w Grudziądzu. Nieważne, czy Grudziądzu będzie pierwszy, czy drugi. I w tej kolejności, a więc podwójne dyplomowanie jako nową, które już gdzieś w Polsce, w naszym kraju i na Ukrainie obowiązuje i już jest realizowane. Natomiast jest też kwestia stworzenia nowego kierunku. Ja jestem tutaj tylko tłem, żeby była jasność, bo reprezentuję Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i z Panem Sławkiem Pomorską Szkołę Wyższą w Starogardzie Gdańskim. Natomiast była wola uczelni, to nie potrafiliśmy odmówić i stąd Państwo, Pan Profesor Igor i Pani Profesor Natalia są tutaj razem z nami. A my też liczymy na włączenie pracowników naukowych tejże uczelni. Już są pierwsze owoce, Panie Prezydencie, już są pierwsze opracowania naukowe, bardzo fajne, wpłynęły i będą opublikowane w najbliższym żurnale, którego redaktorem głównym jest właśnie Pan Profesor Igor Grygus, jak i zastępcą Pani Profesor Natalia Nesterczuk. I to jest ten początek drogi, Panie Prezydencie.
Ja się bardzo cieszę. Grudziądz jest pięknym miastem, piękniejszym zdecydowanie niż we wszystkich albumach, więc myślę, że też będzie atrakcyjny z punktu widzenia studentów z Ukrainy, aby tutaj przyjeżdżać, także pracowników naukowych, aby Grudziądz zorganizować właśnie te konferencje naukowe, może ściągając jeszcze waszych partnerów, których jak rozumiem macie bardzo dużo, więc naprawdę jest to duża szansa też dla promocji naszego miasta, więc tutaj duże nadzieje pokładamy w tym porozumieniu. Panie profesorze, to w kilku zdaniach, tak jak pan powiedział, dlaczego to ważne jest dla państwa uczelni, z czego to wynika, że kontakt z uczelnią polską, grudziącką, będą z tego korzyści, jak pan to widzi? Myślę, że to rozwiązanie międzynarodowej działalności naszej i jak my mamy już z innymi uczelniami taki projekt pozytywny, rozwija się, myślę, że Grudziądz też musi mieć i nasze możliwości i nowe specjalności, które ma Wyższa Szkoła Demokracji, będzie korzystny dla nas. Studenci z Ukrainy będą przyjeżdżali w przyszłości do Grudziądza, z Grudziądza na Ukrainie, czy widzicie też wymianę studentów? I wymiana studentów, i podwójne dyplomowanie, uznanie dyplomu naszego w Polsce i polskiego w Ukrainie. No, jeden semestr uczy się w Polsce, no, na przykład, czy jeden w Ukrainie, uznaje się te przedmioty, które studiuje i na końcu otrzymuje dwa dyplomy. To pozytywnie dla studentów. A proszę powiedzieć dwa słowa o państwa uczelni. W jakim mieście się znajdujecie, jaką historię macie, jak długo istnieje ta uczelnia? No, znajdujemy się w miasto Równe na Ukrainie. Historia naszego uniwersytetu zaczyna się więcej niż 100 lat, w 1915 roku. I kiedy Sojuz Radziecki był, to tylko były dwie takie uczelnie na Unii, Radziecki Sojuz. Дуже спеціальності, маємо 10 відділів, у нас називаються інститути, які я відділи, та я є директором інституту здоров'я, хто як відділ, і маємо ще таких 10 відділів і більше ніж 105 спеціальностей. Дуже. Panie profesorze, jak pan się przedstawił jeszcze, to już będziemy mieć wszystko, imię i nazwisko. Igor Grygus, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, dyrektor Instytutu Zdrowia. Bardzo dziękuję panie profesorze, wszystko. Dziękuję. Z czego w ogóle wynikało to, że chcieliście taką współpracę państwa jako szkoła zawiązać z nie inną polską uczelnią, ale z uczelnią z Ukrainy? To nie jest jakoś bardzo daleko, ale też nie jest blisko. Jak to wyglądało? Prawda jest taka, że brakowało nam tej współpracy międzynarodowej. W procesie umiędzynarodowienia bardzo istotne jest, aby nasi wykładowcy mieli możliwość publikacji swoich badań w czasopismach naukowych za granicą. To, powiem szczerze, była, że tak powiem, tak, pięta achillesowa naszej uczelni, ponieważ w wszystkich kontrolach, które były z ministerstwa przeprowadzane u nas na uczelni, czy Państwowa Komisja Akredytacyjna, za każdym razem zarzucała, no niestety, ten brak współpracy międzynarodowej. Cieszę się bardzo, że udało się z takim uniwersytetem narodowym podjąć tę współpracę. Także myślę, że też bardzo fajni ludzie i to będzie się rozwijało. Mówiliście państwo mniej więcej, na czym ma polegać ta współpraca, bo to i wymiana wykładowców, studentów. Kiedy to wszystko może się rozpocząć? Rok akademicki rozpoczynamy za kilka miesięcy. Czy to jest już kwestia taka, że sytuacja rozpoczynacie od następnego, najbliższego roku? Od tego, tak naprawdę od tego już ruszamy, już też organizowaliśmy nabór. Mamy zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przyjmowanie, na rekrutację studentów z zagranicy. To była tak naprawdę podstawa tego, żeby mieć zgodę. No i już, powiem szczerze, są chętni. Tak naprawdę dedykowaliśmy nowy kierunek, stosunki międzynarodowe,
z handlem międzynarodowym, typowo pod, że tak powiem, studentów z zagranicy. I ruszamy teraz od 1 października. Czy studenci z wyższych edukacji też pojawią się na uczelni ukraińskiej? Czy to będzie też proces jakoś trwało, że jedną i drugą stronę to wynajmniej? Tak, początkowo powiem szczerze, takie spotkania, wyjazdy studyjne. Nie, jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, żeby nasi studenci faktycznie pojechali tam studiować. Są pewne bariery też językowe, jednak osobom z Ukrainy łatwiej jest, że tak powiem, przestawić się na ten język polski. Niemniej jednak oczywiście takie możliwości od początku już będą. To wszystko zależy od naszych studentów. I ostatnie pytanie. Jak to wszystko może być wprowadzone w związku z pandemią? Wiemy, że pewnie i Państwo też mieliście ciężki ostatni rok. Czy weźcie pod uwagę, że pandemia może pokrzyżować jakieś plany, bo przekraczanie granic i tak dalej? Jak to wygląda? No tak, u nas jakby jeśli chodzi o samą kadrę, to wszyscy są zaszczepieni. Niemniej jednak też wymagane są testy, są pewne obostrzenia. Jeśli chodzi o pracę zawodową, tak jak tutaj dzisiaj, w dniu dzisiejszym jesteśmy zawodowo i wykonując czynności zawodowe nie musimy nawet tutaj korzystać z ochrony maseczek. Jeśli chodzi o zajęcia, to wydaje mi się, że ruszymy z zajęciami hybrydowymi, czyli część studentów będzie uczestniczyła w zajęciach tutaj stacjonarnie, a część będzie online. W tym roku też zakupiliśmy sprzętu na ponad 40 tysięcy, takiego, który umożliwi właśnie jakby sprawniejszą komunikację właśnie w sieci, tak?